Mimo, że było to prawie 100 lat temu, to wciąż pamiętamy początki naszej motoryzacji. Znacie tę historię? Cofnijmy się w czasie. 1927 rok. W polskiej motoryzacji był to wielki krok. Centralne warsztaty samochodowe produkowali pojazdy niestandardowe. Model T1, legenda polskiej motoryzacji, pojazd gotowy do światowej rywalizacji. Z zagranicznymi markami mogliśmy konkurować. Rolls-Royce'a byliśmy w stanie zmasakrować. Inżynier Tadeusz Tański, konstruktor wyśmienity. Silnik w CWS-ie przekraczał wszystkie limity. Była to nowoczesna górnozaworowa jednostka, zaprojektowana w 3 tygodnie, taka to ciekawostka. Jednostka napędowa na te czasy niedostosowana, benzyna do górnozaworniaka nieprzystosowana. 3-litrowa maszyna miała wyniki zaskakujące, wszystkie testy zdawała imponujące. Cały samochód można było złożyć kluczem jednym, płaska 17 tylko narzędziem niezbędnym. Rozwiązanie to było wielką innowacją, wiązało się to z łatwiejszą eksploatacją. Polska zmotoryzowana, również przedwojenna, motoryzacja lat 20. była znamienna. Nie tak dawno tworzyliśmy świetne samochody, w tym roku obchodzimy Polski 100-letnie obchody. Nie zapominajmy o tych konstruktorach. Może gdyby nie wojna, mielibyśmy czym konkurować. Chciałbym jeszcze zobaczyć całkiem polski samochód. Może się ogarniemy i produkcję rozpoczniemy. Stanisław Panczakiewicz, nadwozi projektant znany. T1 w kilku różnych nadwoziach wykonywany. Kareta, torpedo, berlina to tylko kilka z nich. Łącznie zrobiono kilkaset sztuk ich. Wszystko jednak stracone przez małe zainteresowanie, wysoką cenę i warsztatowe wykonanie. Luksusowe samochody nie wszystkich było stać. Wytrzymałe, wojsko nie bało się korzystać. Nie mogę im wybaczyć podpisania umowy z Fiatem. Ten, kto to zrobił, jakimś totalnym wariatem. Nakazywała zniszczenie istniejących CWS-ów. Ktoś dostał w łapę i dokonał szemranych interesów. Do dzisiaj nie zachował się żaden egzemplarz. Większość została zniszczona w wojennych odmętach. Dobrze, że możemy jego rekonstrukcję uchwycić i podziwiać, czym w tamtym czasie mogliśmy się szczycić. Polska zmotoryzowana, również przedwojenna, motoryzacja lat 20. była znamienna. Nie tak dawno tworzyliśmy świetne samochody, w tym roku obchodzimy Polski 100-letnie obchody. Nie zapominajmy o tych konstruktorach. Może gdyby nie wojna, mielibyśmy czym konkurować. Chciałbym jeszcze zobaczyć całkiem polski samochód. Może się ogarniemy i produkcję rozpoczniemy. Może jeszcze kiedyś uda się odnaleźć oryginalny egzemplarz. Może gdzieś tam w jakimś garażu czeka, aż ktoś go znajdzie i uruchomi. To by było coś. Masz dobry głos, niezły mikrofon i trochę czasu? Napisz w komentarzu, to może coś razem nagramy.